Siemaneczko, z tej strony Tadek, witam was w okrągłym, bo już 10. odcinku z gry Phoenix Point. Właśnie nas tutaj oddział, prawie że można powiedzieć, doleciał albo dolatuje, dosłownie jest kawałek od tego miejsca i będziemy testować ten nasz pojazd z wyrzutnią rakietową i ten nasz oddział tutaj, tą taką zbieraninę można powiedzieć. Tutaj lecimy na kolejny znak zapytania. Tutaj wysłałem nasz samolot, który jest pusty, ale mam nadzieję, że można będzie nim handlować. Tutaj do Nowego Jerycha i tutaj zauważyłem, że mają pancernik. Czy się zastanawiałem, czy go kupić, czy nie, ale widzę, że mógłbym go wyprodukować albo go kupić, tak więc chyba go sobie po prostu kupię i jeden z oddziałów, niewielki taki oddział, będzie podążał razem z tym pancernikiem, bo mamy tutaj snajpera i najwyżej się go wymienię i dam ciężkich czy kogoś do tego pancernika. Dobra, sprawdzajmy, tutaj się zbada. O, ci też już dolecieli, też będą badać. O, co tu możemy... Moduł neutralizujący efekt psychotyczny do użytku z hełmem. Projekt Phoenix. Obniża o połowę wartość obrażeń telepatycznych. Niewiele nam to daje, ponieważ nie spotkałem się jeszcze z atakami telepatycznymi ze strony Syren chociażby. Więc możemy sprawdzić, ile to kosztuje wyprodukowanie tego. I się zastanowimy później nad produkcją, jeżeli dojdzie do czegoś takiego, że faktycznie będą już na przykład na tyle potężni wrogowie, że będą z tego korzystać. A teraz przeczytajmy, co to pisze. Oddziaływanie telepatyczne. Dogłębna analiza wykazała, że zdolność Pandoran do wywoływania strachu u ludzi stanowi bezpośredni skutek nadstymulacji ciała migdałowatego poprzez formę poddźwięku połączonego z pewnego rodzaju a oddziaływaniem telepatycznym. Z dotychczasowej obserwacji wynika, że tylko niektórzy Pandorianie posiadają tę zdolność, choć mechanizm jej działania jest na razie nieznany. Opracowano moduł tłumiący efekt strachu wywołany przez tych osobników. Ok. To sprawdźmy w produkcji, jak to wygląda. To jest dodatek do hełmu. Dobra. Trochę mi szkoda punktów, ale damy. Niech coś się produkuje, bo to wiecie. Lepiej jak cały czas coś jest w produkcji. Zobaczmy z bronią, jak to wygląda. Granat oczyszczenia, tutaj ten karabin, cyklo, pirania. Piranie mamy 3, chociaż przydałaby się chyba jeszcze jedna. Damy do produkcji. Na 7 godzin jest produkcja na ten moment. Dobra, tutaj będzie w tym momencie pewnie ten punkt. Zobaczmy, co to będzie. O, badane miejsce. Operatorzy odkryli opuszczony obiekt projektu Phoenix. Nie jest to baza główna, tylko małe laboratorium do szybkiej analizy próbek. Zostało ono zamknięte w 1989 roku na polecenie Freda Haleka, biurokraty, który najprawdopodobniej chciał zniszczyć projekt Phoenix. Przeszukaj obiekt. O, bardzo się przydadzą to, co tutaj znaleźliśmy. Niewiele tu zostało, jednak niektóre zasoby mogą być przydatne. Na zepsutej lodówce wisi karykatura Haleka z podpisem "Parszywe plany podłego Freda", będący zapowiedzią skandalu, który zakończył karierę Haleka. Kilka notatek w laboratorium wskazuje na to, że zakończenie kariery Haleka odpowiadają pracownicy projektu Phoenix. Dobra, następne miejsce. A jak tutaj... Nasi operatorzy wylądowali w centrum opuszczonego miasteczka, tuż obok lokalnej biblioteki. Wszystkie budynki wyglądają na puste. Przeszukaj okolice. W piwnicy biblioteki znajduje się kilka skrzyń pełnych przydatnych zasobów. Niemniej jednak nasi operatorzy odkryli, że prawie każda książka w bibliotece została rozerwana na strzępy. Na wszystkich ścianach na bazgrana napisy o następującej treści. W tym domu martwy Bóg czeka w uśpieniu. Okej. Okay. Czyli co? Tamci goście tu byli? W takim razie, jak długo jeszcze będzie tutaj to działanie tego radaru trwało? Powoli będziemy się przemieszczać. Nie wiem, czy puszczę... No, tutaj możemy się przemieścić. Tutaj co się dzieje? Niszczą im tą bazę niebiescy. Dobra, zbadaj to miejsce. Produkcja wiedzy trwa, właśnie się skończyła. Ktoś gdzieś doleciał. Tylko kto? Tu jeszcze lecą, tu też lecą. Aha, czyli jest coś do wymiany, informacje. To jest chyba ten gość, ten taki, że tak powiem, ten szturmowiec, czy tam, berserker. O. Hmm.
Tutaj mamy ruiny. Przetestujemy nasz pojazd w tym momencie, który jest z nami. Tutaj plus 5 gości mamy. Dobra. Z racji, że na szczęście sprzęt nasz został wyprodukowany, część naszych specjalistów otrzymał lepsze uzbrojenie. Przyjdziemy tutaj wyprodukować. Dobra, produkujmy następną broń, plus do tego potrzebna jest amunicja. Dobra, tu dla snajpera wybierzmy szybciej, to znajdziemy. Cyklopnie, do kruka amunicja. Trzeba je trochę produkować, bo widzę, że zaczyna jej brakować. Dobra, do pełna, to możemy odłożyć, to też. Cyklop dwa razy ma amunicję, tutaj weź tutaj jedno. A czy co ty masz? Żelazna furia, pistolet, ale no weźmiesz, bo i tak niczego innego nie ma. Aha, czyli już te tutaj zaczynają się moduły produkować. Czyli już te ulepszenia tutaj widzę do pancerza, będziemy mieli pierwsze. Ale na razie nie będę mu tego dawał. Dobra, zobaczmy. Tutaj technika, wyprodukowaliśmy dla niego to przeciwpancerną broń. Tak, wyprodukowaliśmy. Może już z niej korzystać. Ile on ma tutaj ilości tego? Seria 4, pojemność magazyna 40, więc myślę, że no dajmy mu tą amunicję. Tak, dobrze mówię, to jest do egzekutora, tak, niech będzie. I to wrzucimy mu tutaj pojemność magazynka, tu pełna, ok, pojemność do broni, WDM broń, to możemy przetworzyć, ponieważ nie będziemy korzystać już z tego, a to jest magazynek do obserwatora AT, to jest grzechotnik, tak więc też do odłożenia. Amunicja plus, aha, możemy wyciągnąć, a nie, po prostu dokładamy w ten sposób. Dobra, on ma tutaj to załadowane, ma załadowane, tu też, ok. Następny, ty jesteś, my mamy 4 razy piranie, więc mogę ci dać bez problemu, ponieważ mamy tego trochę, tak więc trzymaj, plus granat do tego. Wiesz co, ale mimo wszystko apteczka to by tobie się przydała, tak więc przyciągnij tutaj, wyprodukować, dobra, wyprodukowaliśmy, ale mi chodzi o apteczkę. Sprzęt na górze, produkujmy, żeby były w zapasie. Ok, mamy w zapasie. Ty masz strzelbę, granaty, ok, się zgadza. Tutaj ty masz karabin laserowy, niech będzie. Obrażenia, no ale on jest bardzo celny. Tak więc zostawmy to na razie. Tutaj niczego bym u ciebie nie zmieniał. Przeszkoliliśmy ciebie na szturmowca dodatkowo. Aha, czyli to już wszyscy, bo jest was tutaj 4. Nie, czyli... Nie, no dobrze, wszyscy, ok. Wysyłamy oddział, będziemy sprawdzać. 530, no nie wiem, nie jest to jakieś wybitne zdrowie, no ale trudno. Dotarliśmy, jesteśmy na miejscu, tu jest nasz pojazd. Widzicie, ruch mam dosyć taki szeroki. Zobaczmy, jak te rakiety. Jak daleko może nimi strzelać? Całkiem, po całej mapie prawie, że można powiedzieć. Tylko ciekawi mnie, jak to wygląda z amunicją. Dobra. Pierwszego przesuwamy snajpera w tym kierunku. Wykrył więcej wrogów. Szkoda, że nie w jednym miejscu. Gdzie jest tych więcej? Tu mamy 2, no to tu chyba rakiety polecą. Przesunę się dalej. Kolejny wróg. Gdzie jest ten kolejny wróg? Tu raz, dwa, trzy. Aha, i czwarty tam, ok, dobra. Szybkie celowanie. No. Strzelisz w tego gościa, dokładnie tam w pysk strzelisz. Tak, tutaj mamy następnego snajpera, który... Najpierw odpalimy te rakiety, zobaczymy, jak to zadziała. Śmiesznie trochę, no ale dobra. Niech lecą. O. Taki dosyć porządny rozrzut, gościu zdechnie. No. Ale bardzo, bardzo fajnie, bo widzicie, strzela przez całą mapę, elegancko to wygląda. Kogo ty widzisz? Bo ja bym chciał, żebyś ty strzelił w tego. Dobra, tego widzisz, ok.
Ale teraz nie sądzę, żebyś tego widział. Dobra, ruch tutaj. O, wykryłeś kolejnych wrogów. Tu jeden, tu dwóch kolejnych. To nie wiem. Zaraz się zdecydujemy, w kogo strzelić. Zobaczmy, jak to z tą widocznością w tym momencie wygląda. Spróbuj go gdzieś tutaj. W nogę najlepiej. Będzie kuśtykał do nas. Jak to wygląda u ciebie, to rozłożenie wieżyczki? Walka wręcz. No, jak ja bym chciał ją położyć? Grzechotnik. Czyli jeden wymaga. No dobra, okej. To co to jest? Ręcz pozwala ręcznie sterować wieżyczką bronią pojazdu i strzeliwać nią cele. No dobra, zobaczmy to. No, podejdź tutaj. Czy to będzie pozwalało nam na kolejny strzał? Ręczne sterowanie. I co teraz? Czy to coś się zmieniło? No nie wiem, ja szczerze nie widzę różnicy, co to miało dać. Ręczne sterowanie. Wejdź do pojazdu, co to daje? Ręczne sterowanie. Szczerze nie widzę, żeby cokolwiek się zmieniło. Nie wiem, jak to ma działać. Dobra, przesuń się. Kogo ty widzisz? Tego tutaj. Trafisz go chociaż coś? Dobra, próbuj. Niewiele. I tu mamy gościa ze strzelbą, który się pobiegnie i schowa tutaj. Kończymy ruch. O, to się wykrwawił. Aż w takiej odległości? W co on strzela? W nasz pojazd. Uła, to trzeba jednak się chować pojazdem. Bez aż takim łatwym celem. To bardzo niedobrze. A, tutaj się zastanawiać. Chciałem się zacząć zastanawiać, w co on zaczyna strzelać. O kurde. Dobra. Mam nadzieję, że się nigdy nie odsunie za bardzo, to tam polecą rakiety. Ten tutaj coś robi. Dobra, wybuchnie przy okazji beczka może. O, superancko. Nie przesadzacie może troszkę? Z drugiego końca mapy. O, proszę was, bez jaj. Standing by. To chyba ręczne sterowanie to jest tylko dobre do tak naprawdę wieżyczki. On nie może strzelać z pojazdu. Tak więc wejście do pojazdu jest bezużyteczne, mi się wydaje. Ale za to możesz naprawić pojazd, więc jak najbardziej mógłbyś to zrobić. Jak to jest? Inżynieria, napraw. Naprawiaj. 120 zdrowie, tak. Co ty tracisz przy takim naprawianiu? Tą pojemność tego swojego jakiegoś zbiornika? To mam rozumieć? Nie wiem, tu mi nie pokazuje. Nie za bardzo wiem, gdzie jest możliwość sprawdzenia tego. Dobra, ty go tutaj spróbujesz odstrzelić, a przez przypadek tak naprawdę dostałeś. W ramię może spróbuj trafić. Tak blisko, ale tak daleko. Spróbujmy jeszcze raz. O, bardziej w ten sposób. Nie trafiłeś w te ramię, to ja chciałem. Szybkie celowanie. Czy ty widzisz tego gościa, co tutaj obok jest?
Nie, tam się nas nie interesują, ponieważ oni się wykrwawią. Dosłownie za chwilę. No dobra, przesuń się tu najwyżej, strzelisz się, schowasz. O, a ty w ramię go ładnie, mam nadzieję, trafisz. Tak, nie będzie nas strzelał, niech się na łeb, że tak powiem. O, z tym to raczej nie ma szans. Szkoda, nie. Nie, raczej nie to chciałem. Ale już się nacisnęło, no dobra. Dobra, podbiegniesz, strzelisz i uciekniesz najwyżej. Przecież, masz tyle punktów, że masz podbiec i mu załadować w plecy. Raczej jego koledzy nie zaczną strzelać, bo nie mają jak. No, dobrze, że nam nie oddał, bo nie ma ręki. Dobra, pobiegniesz. Zobaczymy, czy coś tu jest. Oj. Teraz nie starczy nam ruchu na nic innego. Musiałbyś go trafić. 50. I tak się wykrwawią. Przy okazji miałeś okazję sobie strzelić. Ten znowu będzie do nas strzelał przez całą mapę. Wywołanie paniki. Dobra, próbuj. Niestety się nie udało. Druga próba. Też się nie udało. No i postrzelane. Czy ty możesz się jakoś przesunąć? Nie, nie masz. Mam nadzieję, że nikogo nie przejedzie. Dobra, wolę się schować. Szkoda, żeby przyjmował ostrzał na siebie. No. O, ten może strzelać. Ten się przemieszcza, ma najwięcej żyć. Dobra, no i ich odstrzelcie. Sobie tyle zostało do zrobienia. Odstrzelić ich po kolei. Elegancko dostał. Naprawdę? Nie widzisz nikogo? No dobra. O, przesuń się tutaj. Głowę daj. Ładny strzał. No i... Identifying target. I elegancko. No nie powiem, całkiem przyjemny jest ten pojazd. Skarabeusz, doświadczenie bez zmian, ale widzę na... Może w planach coś jest dodanie, bo tu widzę, mam możliwość. 3 punkty, 1 żołnierz ranny przez przypadek. Zdobyte przedmioty, amunicja, to się przyda. No i tutaj jedzenie i technologiczne materiały. Znaczy w sensie materiały, technologia to co innego. O, tutaj kolejne się rozprzestrzenia. Najbardziej to by mi zależało w tym momencie na technologii. No nie, dobra, powstrzymuj inwazję wroga. To cały czas mimo wszystko nasi, że tak powiem, atakują. Ten przelatuje. Ty tutaj doleciałeś, mam rozumieć. Informacje o bastionie, kradzież statku. Tutaj coś się dzieje, bo chyba ludzie wymierają i dlatego jest obiekt w budowie. Ale mimo wszystko pokazuje mi niby, że tam można kogoś wziąć. Handel, dobra, jedzenie za materiały, jak najbardziej. Zobaczmy, bo teraz mi się wydaje, że skończyła się budowa w tych bazach naszych, informacja. Zobaczmy. Tak, tutaj skończyłeś. Zobaczmy, ile kosztuje na przykład produkcja żywności. 240, dobra, niech jedna się albo z dwie strzelimy, żeby gdzieś tu się budowały. Może. O, tutaj chyba jeszcze jedną. Tutaj postawimy jeszcze jedną produkcję żywności. Dobra. Będzie za co się wymieniać w razie czego. To tyle. Przemieszczę się tutaj. Czy ktoś gdzieś dotarł? Nie. Wy tutaj dotarliście. Zobaczmy, skan obszaru był tutaj. Był tu niedawno robiony, więc skanowanie tutaj nie ma większego sensu. Pustynia już jest
dużej części odkryta. Tam może by coś było, ale to też bez sensu. Zbadajcie to miejsce. Produkcja zakończona. Tu też badają. Wy jesteście tu na miejscu, dobra. Informacja w bastionie. A może tutaj warto by zeskanować. Przeprowadzić skan obszaru. Zanim znajdę kolejne jakieś dobre miejsce, to można skanować. Zrekrutuj żołnierza. Nie masz wystarczających zasobów, to prawda. Tutaj wymieńmy się też. 10, to trochę nam zejdzie tych punktów za to. Najazdu nie robię, nawet nie mam czym w tym momencie. Przemieśćmy się tutaj. Załoga statku powietrznego Ptak Burzy 3 wylądowała kilkaset metrów od olbrzymiego pożaru. Wygląda na to, że cała opuszczona wioska płonie. Kilka budynków, które jeszcze nie zajęło się ogniem, można przeszukać, ale to ryzykowne. No niestety wychodzimy, nie warto ryzykować, ponieważ lecimy nimi na misję, a nie chciałbym, żeby stracili teraz coś. Nasi operatorzy wylądowali przed dużym opuszczonym budynkiem. Wygląda na to, że była to jakaś świątynia lub kościół. Wewnątrz znajdują się ciała, które wciąż siedzą na krzesłach lub na podłodze. Przed nimi leży rozkładające się ciało ubrane w zniszczone szaty. To musi być kapłan tych ludzi. Przeszukaj obiekt. To nieprzyjemna robota, a to miejsce pachnie śmiało, a do tego ma się poczucie, że nasza obecność narusza spokój zmarłych. No ale materiały się przydadzą, a martwym już w niczym nie pomogą. Zobaczmy informację, co tutaj jest. Aha, no tak, ten żołnierz tutaj jest w trakcie budowy. I nic poza tym. Dobra, to przemieszczamy się tutaj na kolejne cele. Co tutaj jest? Pancernik. Możemy kupić jedzenie, ale nie, dziękuję. Nie skorzystam. Czy ja mogę pojedynczym tym takie miejsca przeszukiwać? No, przemieść się. Się dowiemy. Tutaj badanie, kolejne miejsca. Możesz produkować nowe rzeczy, nowe przedmioty. Lek przeciwwirusowy przywraca 300 punktów życia, leczy infekcje wirusowe, zatrucia i powstrzymuje krwawienie. Wirus Styksu odkryto w zainfekowanej próbce pobranej od ocalałego po ataku syreny. Organizm zdaje się być uproszczonym, pomniejszonym szczepem Pandora wirusa. Pierwotnie uważanego za neurotropowy patogen wywołujący halucynacje, utratę zdolności ruchowych i śmierć. Dalsza analiza wykazała, że główną funkcją wirusa Styksu jest osłabienie umysłu w celu przejęcia kontroli nad nim. Śmierć stanowi jedynie efekt następczy. Ciekawa nazwa, bo Styx to, jeżeli dobrze pamiętam, jest rzeka, przez którą przewożono zmarłych w greckiej mitologii. Rzeka, za której już nie wracało, i tam był przewoźnik Charon, który za drobną opłatą przewoził nas dwóch pieniążków. Dobra, ci się poruszają, ci się też poruszają, wszyscy są w ruchu. To już anarchia. Plotka głosi, że pewien członek Synedrionu zabił kilka osób, miał halucynacje i wydawało mu się, że pewne demoniczne istoty, które nawiedzały go w snach przez kilka tygodni, wciągały go do grobowca. Podobne plotki słyszeliśmy w odniesieniu do kobiety z Nowego Jerycha, która rzekomo zamordowała całą swoją rodzinę. Nie wiadomo, czy są to dwa podobne przypadki, czy plotki dotyczące tego samego zdarzenia. Wiem jedynie, że coraz częściej zdarzają się omamy wzrokowe i słuchowe. Wiem, dlatego w tym momencie my prowadzimy nad tym badania, żeby to jakoś zneutralizować. Dobra, zobaczmy w sprzęcie. Lek przeciwwirusowy. Trzeba wyprodukować z 10, będzie wymieniany, jak się apteczki skończą. Tu badamy. Powstrzymaj inwazję wroga w bastionie Hiper Mombasa. Nie, nie powstrzymam. Mi się nie opłaca, bo to z niebieskimi teraz jesteśmy. I co tam? Nie możesz badać bez żołnierza lub pojazdu. No dobra. Jak tam? O! Można lecieć się wymienić. Bastion Irazu. Bastion Irazu to niezależny bastion założony przez grupę uchodźców w czasie III wojny światowej. Urósł do obecnych rozmiarów, gdzie ocalałe państwa w końcu upadły w wyniku drugiego nadejścia mgły. Społeczności przyjmują ludzi z mutacjami, ale nie jest towarzyszona z
akolitami Anu. Miejscowa ludność podejrzliwie podchodzi do przywódców religijnych. Burmistrzem bastionu jest jeden z jego pierwszych obywateli, Fabio Mena, specjalizujący się w komunikacji, inżynier z Kostaryki, który przypadkowo został przywódcą organizacji. Mówcie mi Fabio, tak zwraca się do mnie większość miejscowych, mówi burmistrz, brzmi dziwnie, jestem tylko człowiekiem, który usiłuje utrzymać to miejsce w kupie. Fabio potrzebuje naszej pomocy. Mój brat Felipe, cóż, to długa historia, ale zginął podczas pierwszej mgły. Szukałem go, pewnie sądzicie, że nie żyje, ale nasza rodzina to kolejna długa historia. Powiedzmy, że z pewnych przyczyn mógł przeżyć. Niedawno dowiedziałem się, że może przebywać w bastionie kontrolowanym przez akolitów Anu. Próbowałem się z nim kontaktować, ale nie przekazuję mu moich wiadomości. Uratujcie go. Zapytaj akolitów Anu o Felipego. Okazuje się, że problem można rozwiązać dyplomatycznie. Felipe, u którego wystąpiły rozległe mutacje, dobrowolnie dołączył do monastycznego zakonu cichej kontemplacji, a wiadomość Fabia nie przekazano, by nie zakłócać medytacji Felipego. W tym przypadku wywyższona udzieliła jednak błogosławieństwa na uczynienie wyjątku i spotkanie braci. Fabio i Felipe obrali odmienne ścieżki, ale są braćmi, więc muszą się sobie z tym poradzić. Jakże kiedyś ktoś mądry, rodzina nie powinna przelewać swojej krwi. A co wy tu macie? Co tutaj w tym bastionie się dzieje? Nic się nie dzieje tak naprawdę. Przyjaźnie nastawieni, zero. Przykryty. To następny gun. Powstrzyma inwazję wroga w bastionie Oz. No, tu widzę, ostro ich jadą. No, ale ja nie mam zamiaru walczyć z niebieskimi. Aczkolwiek jak wygląda tutaj, no... Niebiescy są najbardziej ciśnięci. Oj, przepraszam, niebiescy najbardziej cisną. To chciałem powiedzieć. Zbaduj to miejsce, a jak tu badanie idzie? W tym miejscu na naszych operatorów czeka niepokojący widok. Na rozpadającej się drodze stoją setki porzuconych czołgów. Nigdy nie stoczono tu żadnej bitwy, a broń z przeszłości była tworzona po to, aby zabijać ludzi, a nie stawiać czoła bezkształtnej, niepowstrzymanej gle nie z tego świata. Dla nowego Jerycha żołnierze, którzy walczyli tutaj, byli bohaterami godnymi upamiętnienia, chociaż zostali zjedzeni przez skorumpowane, zaślepone rządy. Dla Synedriony byli oni ofiarami murszających stępów politycznych. Dla akolitów Anu są oni ucieleśnieniem najgorszych przywal. Pytanie, kim są dla nas? Bohaterami. Zostawmy te maszyny śmierci na pozarcie rdzy. Upamiętniający ich jako ofiary. Tutaj jest Synedrion, podskocz nam, tam oni spadną, to nie jest aż takie ważne, bo i tak mamy już tą misję, a ja bym chciał uzyskać u nich 50 po to, żeby dostać tą technologię, a nie chcę walczyć z nowym Jerychem. Oto, handel. No, sprawdzam, przypadkiem nie pomyliłem. Dobra, w tym momencie... Tu mamy kolejne miejsca. Polecę po pojazd. Odkryto bazę. Wow, gdzie ją odkryliśmy? Ciężka sprawa i ciężkie miejsce. Napraw obiekt. Placówka, kwatery. Na razie nic ciekawego tu nie ma, co pozwala. O, nie włączymy go, bo jest w tym momencie uszkodzony. Czy my mamy więcej niż jeden nadajnik satelitarny? Chyba nie. Chyba nie. Mamy tylko ten w bazie, a w sumie przydałyby się dwa, moglibyśmy wtedy lepiej skanować. Ile naprawienie tego by kosztowało? 135. Szkoda, bo przez to chyba znowu nie kupię tego pojazdu. Co bym się chyba tu cofnąć z powrotem, bo akurat zabraknie mi chyba 5. Zobaczmy, ile pojazd kosztuje. A nie. Informacje 520. O, będę mógł go zrekrutować, gdzie służył tam przy tamtym. Zbadaj brak prawidłowego celu. Dobra, oni będą naprawiać. Ile im to może zająć? To no to niestety nie naprawimy. Naprawa w toku. 2 dni. Uff, tyle to raczej czekać nie będę. Tutaj zmierzamy do tego miejsca. Dobra, badaj to miejsce. Ty tu doleciałeś, super. Kupmy tego pancernika. Czy on jest w tym momencie na pokładzie tego statku? No to jest ważne. Pojazdy. Tak, jest na jego pokładzie.
To jest karabinem taki pojazd. Przydałaby się jeszcze na nim jakaś wyrzutnia rakiet. Na mantykorze jest, dobra. Zbadajmy to miejsce. Zasoby. No dobra, to na szybkości. Tam chyba nie da się jednak z tym pojazdem przeszukiwać tych miejsc. Sterowiec wylądował, jesteśmy na miejscu. Teraz trzeba znaleźć cele dla naszego pojazdu, do którego moglibyśmy strzelać. Nie chciałbym koło tych beczek stawać. O, nadal nic nie widzimy. Sprint w takim razie. Gdzieś tutaj. Dalej nic nie widzisz. Tutaj. No niedobrze, nie widzę żadnych wrogów. A, to pewnie jakbym coś wyszedł, to bym coś zobaczył. Ale czy można... No tak myślałem. Gdzie widzimy tych pierwszych wrogów? Tu jeden. Jeden tu, drugi tu. Okej. Wejdźcie tu do przodu. W sumie głównie po to, żeby jak najszybciej odkryć jak najwięcej dla naszego pojazdu. No, masz kawałek tego sprintu tutaj akurat. No i dobiegnij tutaj. No nie wierzę, nikogo tu nie widzisz? Gdzie oni się pochowali? A, tam bym może kogoś zobaczył. Spróbujmy tutaj. Pół mapy przebiegniesz. Też nie? O, ukryto jednego. Dosyć daleko. Kolejnego. Dobra. O, tu będą rakiety lecieć. Tutaj, o, tutaj mógłbym wejść, ale tam, to tędy. Dobra, biegnę z nim. Kogo on widzi? Kogo ty widzisz? Nie? Ty też nie. No to co mi tam gadacie za głupoty? Dobra, trzy rakiety w ogóle dolecą tam. Aj. Akurat nie, jak na złość. Trzeba będzie w ogóle produkować dla niego znowu rakiety. Okej. I koniec z ruchem. Technologię mogliby zostawić, by się może przydać. Strzela jeszcze raz, czy co robi? A. Ta pluskwa. On to widzi? Chyba to widzi, bo... No nie, jednak stanął po prostu w tym miejscu. O, do rakiety tutaj mniej więcej polecam w to miejsce. Dobra. No, zobaczmy, jak wyjdzie. Aj, dostał budynek. O, skubany. Statki odległości w pojazd próbuje nam strzelać. A niewiele żeśmy im zadali, bo niestety trafił pierwszy pocisk w budynek. A, ty masz strzelbę, to się wstrzymaj z tym strzelaniem. Nie ma większego sensu w takim razie. Niech oni się przemieszczą. Dobra, to sprint tutaj. O, skubany. No dobra, to strzelacie do niego w takim razie. Nie ma wyjścia. Kontuzowana głowa. Dobra. To też strzel. Okej, nie ma tu nikogo przypadkiem. Nie, tu jest czwórka i idzie spad. Dobra. Mm.
górę. O, technik może tutaj stanąć. W razie czego koło pojazdu będzie. No i ten ze strzelbą mi został. Ale on niech sobie odzyska w takim razie. Dobra, przydadzą się. Nie, ty i tak już nie możesz. Szybkie celowanie, nie. Dobra, stoisz tu. Aha, jeszcze jeden jest. Dobra, to się go zastrzeli. Kurde, trafił. Niedobrze. Będę to niszczyć teraz. No, niech ten kolega stanie po ciebie, zostaniecie obydwaj tymi rakietami. Jeszcze jest cholera ten dach. No nic, najwyżej może dach pójdzie. Spróbujemy przestrzelić przez ten dach. Bo jednak co ciekawe jest to miejsce, żeby odpuścić im tak po prostu. No chociaż... No, no dobra, spróbuj tak. Raz trafił. Zero obrażeń. Okej. No, ty możesz się wykazać z tym swoim PDW. Dobra, to teraz kogo ty tam widzisz? Pokaż mi, jakie to ma skuteczność. O, niedużo. Dobra, odpuść sobie dalsze strzelanie i w razie czego, jakby ktoś tu wyszedł, pilnuj. Czy ty jesteś w stanie tam dobiec? Ale nie, no bo ich tam jest trochę dużo. Szkoda ryzykować. Nie, nie, nie sprint. Szybkie celowanie. Rybala odstrzel. Żeby cię tutaj nie działo. No nie wierzę, nie widzisz rybala? W ramię. Kto widzi robala? Dobra, podejdziesz. Dobra, idź tam. Magicznie szyba zniknęła. Niby miało go zabić, ale... Tak się nie stało, niestety. Nie. Tu. Do dupy nigdzie. No, twoja życiowa szansa, żeby jej pomóc. Jak nie, to ona ci odstrzeliwuje go z głowy, albo ty jej. Zobaczymy, kto komu będzie go zestrzeliwał z głowy. Nie wyobrażam sobie, żeby ten robal mógł spanikować, aczkolwiek może. Trochę to głupie. Tutaj, tu też po 2, 2, 2. Ja ci tu mam konkret. Dobra, biegnij tam do niej. No z dwójkę może kogoś zastrzelicie, jak wam wyskoczy. No i dobra, tutaj. On też obserwuj. O, mniej więcej tutaj, chociaż nie wiem, czy podejdę aż tak blisko. Ta wyrzutnia, okej. No! Czyli ty jej zestrzeliwujesz go z głowy w takim razie. Ja pierdzielę, moment tej reakcji jest po prostu zabójczy. To dostaniecie od niego też z granatnika? O Boże. Zniszczył wam bronię.
Boże, dać wam coś. Nie spodziewałem się, że mam do czynienia z takimi troszkę upośledzonymi żołnierzami. Musiałem się sam uleczyć. Tyle dobrze. Weźcie się ulecz tym bardziej zaawansowanym leczeniem. Nie, sanitariusz. O, ręce sobie uleczyłaś jeszcze ekstra. Żebyś nie krwawiła. Dobra, pojazd jak to ze strzelaniem będzie. Zanim tak blisko idzie, trochę słabe jest. O jajku, dostaną nogi, nie pojazd. O, poszczęściło im się. Aha, no tak, straciliście obydwoje broń. To rzuć w niego granaty. Aczkolwiek on ci oddał teraz chyba. O, w pojazd trafił. O, krew mu ładnie zniknęła z twarzy. Ty wiesz co? Weź na nim trup tego sanitariusza, żeby miał obydwie ręce. Już niech pan wejdzie, trzymajcie. Bo to nas kosztuje do amunicji, z tego co pamiętam. Dobra, weź ich tam ratuj może. O. Znaczy, na cholerę ta mobilizacja, jak oni broń nie mają. Dobra, czyli chociaż jeszcze chyba może ich opluć. Nie no, łeb nawet ma rozwalony, to nie opluje. O, obrócił się fajnie. Ups! Mogłem z pistoletu strzelić, trochę odwaliłem. No dobra. Ten się wykrwawił. Teraz skoczy mu na łeb. Dobra, ten technik go ściągnie. Ojejku, a czemu ty nie masz tego? Snajperom nie dałem tych. Apteczek, no niedobrze. Ściągnij mu tą pluskwę z głowy. No, no, znikaj, znikaj, bo to długo trwa. Dobra, no i rakietami nie będziemy walić, bo w sumie ich mi już szkoda. Zostaną nam seria tych rakiet już tylko. O, powinieneś go dać radę zabić. No i wszyscy. Dobra, trochę z rzeczy zdobyliśmy. W ogóle nie położyłem obserwatora, no ale... Nie. Okej. Okay. Zapamięci dam im tutaj w sprzęcie te apteczki. Dobra, już dostaniecie te lepsze. Co ty tu masz? Aha, nie masz broni. No tak, rozpieprzyłeś. No, gdzie jest ta jego broń? Stówę. Dobra, na razie nie. Gościu, na razie jesteś, nie wiem, lekarzem, technikiem. Sanitariuszem. Stówę wydawać znowu na tą broń, to już po prostu mi trochę szkoda. To tu powinno być tak, o, żebyś mógł szybko to użyć. Masz granat w razie czego. Aha, no tak, i wy nie macie. Ile on ma strzałów, ten? Do pistoletu nie jest potrzebny. 8 na 15, dobra. Masz na razie zwykłą.
Ty masz... ty chyba granat powinieneś mieć, to trzymaj. Tu jest. Jest, jest, jest. Ty i tak nigdzie nie chodzisz. No tak, tobie też trzeba amunicję tu dać. No i ty masz to lepsze, okej. Ty levelujesz także na razie w tej bazie, więc tam na razie będziesz sobie levelujesz na spokojnie. Powstrzymaj inwazję wroga, powstrzymaj inwazję, powstrzymaj. Nasi widzę ostro tam lecą. No, ci się tu wybronią przed, przed niebieskimi i tyle. A, tu bazy w Ameryce Północnej. Tu trwa to skanowanie, a on nie może zabierać ze sobą informacji o własnym pancerniku. Już jednego mamy. Tu co, też pancernik? No, tu się buduje. Sobie leć. Badaj to miejsce. Tu przeprowadzimy wymianę, a nie możemy jeszcze, bo jeszcze nie ma surowców na wymianę. Tutaj są. No ale widzielibyśmy materiał. Jak to tutaj wygląda? 5 za 4, o jak najbardziej. Grupa nieznajomych osobników podszywających się pod członków Synedrionu wykradła od Atakse cenne wyniki badań nad energią. Musimy zabezpieczyć laboratorium i odzyskać dane badawcze. Ruszamy z tą misją. No tutaj mamy żołnierzy. Raczej mamy wszystkich w dobrej kondycji, ewentualnie minimalnie sprzęt. No. Nie. No, nie mamy. Dobra, to już jest. Proszę, pełny magazynek, wyślij oddział. Dobra, wylądowaliśmy, jesteśmy. Tutaj widzimy kompleks badawczy. Parę drzewek, ale jak na razie... tak naprawdę nic konkretnego nie widzę. Dobra, przesuwamy się w takim celu... no, gdzieś tutaj na dół przynajmniej. Chciałbym wykryć kogoś. No może to być dosyć upierdliwe. Jeżeli każdy tutaj ma ten system maskujący, czy... jak to się tam zwało. Starać raczej będę się iść rogami niż środkiem. A w razie czego wróg na mnie sam wyjdzie może. No tutaj ty nikogo nie wykryłeś. O, chyba już kogoś. Nie, nie wykryłeś w razie nikogo. Już myślałem, że zniknęło. No na przykład tu pojazd by się faktycznie przydał, nie? Wiecie, jeżeli byśmy tylko kogoś wykryli, no to nawet przez całą mapę można wtedy do niego walić. Albo jakby sygnaturę wykryło. Jak powiedzmy ktoś się gdzieś tam porusza, no to wiecie, szybka seria w tamtym miejscu. No dobra, tutaj. Dobra, zobaczmy. Synedrion. Niby pokazuje nam, że to się Synedrion porusza. O, widzę już kogoś. Tam, tutaj się przemieszczają. O, jednego widzimy. Gdzie on biegnie? Dobra. Tu w ogóle nie widać, żeby te schody były. O, tu mamy chyba snajpera. Dobra, snajpera trzeba zlikwidować. Ty go pewnie widzisz, tak? Dobra, szybkie celowanie. A raczej nie będziemy się przemieszczać teraz stąd, jeżeli oni już do nas sami idą. Głowę. Tak, czy on teraz umrze? Nie, no jak na złość nie, nie umrze. A co on tam ma? Pistolet neuronowy. I neuronowy karabin snajperski. Paraliż. Ciekawe jak to działa. Może się dowiemy, jak dadzą nam tej trochę swojej technologii. Trafi go. Ekstra, trafiliśmy w sprzęt. Dobra, zabity. Czy drugi snajper jest w stanie wypatrzeć? Jest. Dobra. Taking aim. W klatę to powinien umrzeć. Dobra.
I koniec strzelania. Obserwuj te wejścia tutaj. Overwatching. I to samo. Kogo? Aha, to tamtego pewnie gdzieś co oni. Ale tu nie. A czekaj, tym co ja ci kazałem z tą strzelbą obserwować? O, dobrze, trudno. Comes online. Więcej osób obserwuje, tym lepiej. I dobra, i ty też. O, też gdzieś tutaj. Będą próbowali się zbliżyć. Ty, to już tak naprawdę, jak gdzieś bliżej, ktoś tu podbiegł. Dobra, dwóch zlikwidowanych. Zobaczymy, co się będzie dalej dziać. O, skubany. Ale go odwalił. Niewidzialny i tak blisko podszedł. O, co to było, że zniszczyło ten? O kurde. Trafił kogoś? Nie, nie, nie trafił. Ale ja go nie widzę. No, raczej trzeba kogoś tam wysłać. Biegiem jednak. Sprint. Crunch time. Musi go wypatrzyć dla nas. Gotta keep on pushing. Aha, dobra, jest. Mamy go. Chciałby się odzyskać punkty akcji, ale nie. Źle stanęło. Sniper. Szybkie celowanie. Oj, ty go nie widzisz stąd przynajmniej. Stąd już jak najbardziej. No dobra, przesuń się, chociaż nie podoba mi się to. Czy on ma jeszcze jakąś broń? Kusza, ręce do użycia są potrzebne dwie, no ale się uleczy w takim razie. Jak go nie zabije zaraz. Hostile down. Już się nie uleczy. Schowaj się. Przydałaby się jakaś taka lepsza osłona. Z takich nie ma. Dobra, załatwione to jest. Teraz ja bym się gdzieś musiał nim schować, bo nie wiem, co tam do końca się dzieje. Dobra, biegnij na tą górę, może byś wypatrzył po drodze kogoś. Nie, te skubańce chyba się dobrze chowają. Teraz się trochę boję o niego, że nam zginie. Dobra, wy obserwujcie, żeby nie było takiej sytuacji jak przyczyną, że ten gościu z dupy nam tu w sumie wybiegł. Więc sprzęt maskujący tu mają bardzo dobry, żeby mnie tutaj gdzieś podłapać. No, tamten już nic nie zrobi, ty też obserwuj. Dobra. Zobaczmy. Dobra, dwóch kolejnych. A, tamten się chyba gdzieś przemieścił. Przez szybę będą strzelać? Następny frajer przybiega. No, ale ten już nie został tak mocno ranny, żeby zginąć. Strzeli? Jeszcze do tego? Nie. O, chyba ktoś tam nam się na chwilę pojawił. Dobra. Przydałaby się teraz najlepiej jakaś wyrzutnia. Tu mamy dwóch gości. Czy ktoś jest w stanie tam pobiec i rzucić im granat? Nie no, w sumie. Nie, no dobra, nie będę ryzykował, bo dalej nie wiem. Cholera, dalej nie wiem, jak dużo ich tam jest. Czy ja mogę strzelać, biorąc pod uwagę, że no mniej więcej, że ktoś tam stoi? No chyba nie. Tak to ja sobie mogę strzelać, tu nic nie da. Co? Gdzie jest ciężki? Weź ostrzelaj tam po prostu na tę pozycję. Nie w drzewo mam gdzie wszystko. Ścianę chyba się nie da rozwalić. Coś tu trafi, ale nie to co bym chciał. Zobaczmy. Dobra, sieć tu, odzyskaj te punkty, żebyś mógł sprintem biegać, a się to na pewno przyda zaraz. Teraz ze strzelbą. Ile razy sprint możesz zrobić? 3 razy, no dobra.
Zobaczymy, biegnę tam. A jak nie, no to się wycofam po prostu. Wykryto. Jest jeden. Kto może w niego strzelić? Ty możesz w niego... Tak, możesz w niego strzelić. Szybkie celowanie. To jest twój cel, ten gościu. O kurde, 200 ileś życia. Kontuzowany. Ready for action. No, szkoda trochę, że ją. Nie mamy nikogo, kto mógłby w razie czego nam dodać ruchu. Nie wiem, zawiesz co, ty tam za daleko nie wbiegaj. O, ten spanikowany jest. Tego nie, ty go nie strzelasz. Go strzela on. Rozwalisz go tam z pistoletu. Nie no, o parter nam chodzi. Co jest? No dobra, niech będzie tak. Aha, on się obrócił plecami. No, masakra. To jest tam. O Jezu, ale... Tym. Czekaj. Weź, nie wiem, cofnij to jakoś. Backspace. O, backspace to koniec tury. Aha, czyli on też jest spanikowany. Powinieneś go wypatrzeć, jak tam podbiegniesz, mam nadzieję. O, super. Zabijesz go. Ale wciąż to nie są wszyscy. Dobra. Nie chcę, żebyś ty na tym skraju stał, więc się chowaj. A nie wiem, gdzie oni jeszcze mogą być. Może się boję dalej przemieszczać. Ale ty możesz tam na górę zejść. Dobra, zobacz. Czy coś tam na górze jest? Ile na to straciliśmy? Czy ktoś może tędy wejść? Tak, może ktoś wejść. Dobra. Nie. Dobra, kończymy. Idzie ktoś? O, jest ktoś tutaj. O, jeszcze strzela nam kogoś. Próbuje. Tak jakby w snajpera coś ktoś próbował strzelić i możliwe, że nawet trafił. O, przylas następny na dole. Nie widzę go. Dobra. Ty masz na spięcie jeszcze? Aż kurczę, nie masz. No dobra, to mimo wszystko trzeba tu podejść. Może chociaż tylko tyle, żebyś go wypatrzył. A zajmą się nim twoi koledzy. O, jest, dobra. No, strzelić nie możesz, ale też mnie to satysfakcjonuje. To miejsce podejdź. Szybkie celowanie będzie. O, daleko jest. Ale w głowie i tak go strzelimy. Może w klatę spróbuj. Kontuzjowane ramię. No, przynajmniej nas nie strzeli teraz. Dobrze mówię? No, nie strzelam i tak umrze. Gościu z bani. Zejdź tam. Jak go załatwi... Będzie wtedy z bani, bo będzie mógł sprintu użyć. No ja wiem, ale ty musisz podjąć tą strzelbę. Zobaczmy, jaka jest szansa, że go zabijesz. No dużo. A niedostateczno. O! Aha, dobrego widzisz. No teraz to źle to trochę wyszło. Enemy down! Co, biegnij tam do niego. Będziesz musiał go wesprzeć w razie jakby ktoś tymi drzwiami gdzieś tu wyszedł. Żebyś ty mogł go ostrzelać. No i też jeszcze musisz tak stanąć, żebyś go zaraz nie zabiła. Stań na schodach. No, powiedzmy, że mniej więcej tak.
Schowaj się. Repositioning. Opadł. No, jeszcze gdzieś. Nie, nie padł. Standing by. Jakim cudem mógł to przeżyć? Nie, nie, nie. Widzimy tam kogoś. Dobra, powiedzmy tak, będzie bezpieczniej. Całe życia. No, dobra. Nie sądzę, żeby ten tam żył. Zooming in. Nie dobrze. Dobra. Jak to u was wygląda? No to trup powinien leżeć. No i leży. O kurde, no taki quest dla ciebie niemożliwy, widzę. Wow! No jak... To się teraz popisała. To ładne strzelanie. 123. O, awans. Dobra. Muszę załadować kogoś kolejnego. Nie wiem, może snajpera? Żeby było tych 7. Bo latam tym śmigłowcem dużym, a nie mam pełnego tego składu. Zabezpieczyliśmy laboratorium i odzyskaliśmy wyniki badań. Nie zdołaliśmy jednak ustalić pochodzenia osobników podszywających się pod członków Synedrionu. Ich wyposażenie wygląda na autentyczne, choć niektóre elementy są przestarzałe. Być może to przedstawiciele dysydentów lub innej frakcji usiłujący zniszczyć reputację organizacji. Lokalizacja dodana do globu. Silna energia Hugesa. Ojejku, gdzie to jest? A co wy tu produkujecie? O, jedzenie, takie sprawy widzę. Dobra, zobaczmy, gdzie jest ta lokalizacja, którą niby nam dodali do globu kolejną. A, to trwa jeszcze. A, dobra, zobaczmy, kody startowe. I tutaj coś mamy. Tu moglibyśmy wysłać nasz sterowiec, może dałby radę. Bo jednak wysyłać ich stąd brak. Ile jeszcze będzie tutaj skanowanie trwało? No jeszcze chwilę pewnie. Czy jest coś tutaj do odkrycia? Nie bardzo. Dobra, przenieśmy się do tego bastionu. No nic, wiele, wiele rzeczy jeszcze zostało do zrobienia. Ale to już będzie na tyle. Co mam w planach? W planach mam tutaj na pewno zrobienie tej misji, wysłanie tego oddziału. Co mamy tutaj w celu zrobienia tamtej misji? Tutaj nasz oddział zapewne poczeka. Puszczę prawdopodobnie skanowanie w tym miejscu i będziemy mieli dosyć rozległy obszar do sprawdzenia. Tutaj gdzieś ten szybki łazik będzie niedługo wracał do bazy w celach właśnie z tego snajpera, zabrania informacji o bazie. Kto tutaj jest z personelu? Tutaj mamy tego, tego szpiega i snajpera, czyli można powiedzieć, że dwóch snajperów, ponieważ on się szkoli również na snajpera i ma specjalizację w broni snajperskiej. On dostanie też również karabin wyborowy. Jak to wygląda na sprzęcie, w sensie co mamy w zapasie. Kruka jednego mamy, więc do produkcji dodamy, chociaż już widzicie, ciężko jest znowu z surowcami. Pancerze. Pancerze nie będziemy produkować, bo nas nie stać na ten moment. Prędkość. Dosyć mocne są te pancerze, to dobre. To jest dobre. No. Także to by było dzisiaj na tyle. Następnym razem, tak jak mówiłem, tu skanujemy, tą misję robimy i może wybierzemy się po te kody startowe. Tak więc dzięki za oglądanie, fajnie, że byliście ze mną. Do zobaczenia w następnym odcinku. Siemaneczko!